Niedawno przeglądając internet natrafiłem na całkiem interesującą sprawę. Sprawę TikToka, filmu na TikToku, który tchnął drugie życie w historię zaginięcia 15-latki. Można by powiedzieć, że wskrzesił sprawę mającą niemalże 7 lat. Stwierdziłem, że jest to naprawdę interesujący temat, zatem cześć, jestem Mondr i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym przeanalizujemy sobie sprawę incydentu, jeżeli mogę to tak ująć. Sprawę krótkiego filmu na TikToku, za sprawą którego pamięć o pewnym zaginięciu wróciła do żywej. Ja nie mam zamiaru już przedłużać, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść sprawie zaginięcia Cassie Compton oraz TikToka, który przewrócił pamięć o tym incydencie. Omawianą dziś historię rozpocznijmy od wydarzeń mających miejsce w styczniu 2021 roku, kiedy w zapewne dobrze wam już znanym serwisie TikTok pojawiło się takie nagranie. Krótki filmik prezentował całkiem charakterystyczną kobietę o czarnych włosach oraz posiniaczonych oczach, znajdującą się w samochodzie w towarzystwie dwóch mężczyzn. Wideo wkrótce stało się ogromnym wiralem, a ludzie zaczęli spekulować na jego temat. Przede wszystkim głównym powodem ku temu było uderzające podobieństwo znajdującej się w samochodzie kobiety do zaginionej w 2014 roku 15-latki o imieniu Cassie Compton. Rozpoczęły się spekulacje, według których dziewczyna miała być zmuszona siłą do siedzenia w samochodzie, jakby zupełnie nie chciała tam być. Nagranie pojawiało się w wielu serwisach internetowych, czy też nawet w lokalnych wiadomościach, jednakże po pewnym czasie dziewczyna z nagrania została zidentyfikowana przez rodzinę jako Hallie Grace Phillips. Za pomocą kilku transmisji na żywo na Instagramie objaśniła całą sprawę i zdementowała wszelkie plotki odnośnie tego, jakoby miała być Cassie Compton. Dziękuję wszystkim za zmartwienie, a także dziękuję za opublikowanie mojego zdjęcia z regenerującymi się czarnymi oczami. Zostałam okradziona w ten weekend, nic mi nie jest. Jesteśmy prawdziwi, a to jest moje prawdziwe konto, więc wszyscy przestańcie im przeszkadzać. Nie wiem, kim jest to Cassie. Jestem Hallie Grace i nic mi nie jest. Jej zaginięcie wkrótce zostało zgłoszone na policję przez jednego z członków jej rodziny, jednak sama Hallie Grace odniosła się do sprawy i stwierdziła, że tak naprawdę nie zaginęła. Powiedziała swoją wersję historii, wedle której miała pokłócić się z ojcem, a następnie po prostu wyjść i uciąć kontakt ze wszystkimi swoimi bliskimi. Internauci zareagowali całkiem sporą dezaprobatą na te słowa, mimo faktu, iż co niektórzy cały czas słali wyrazy współczucia w jej kierunku. Zatem analizując jej wypowiedź możemy dojść do trzech wniosków. Po pierwsze, według dziewczyny nie zaginęła, zwyczajnie zerwała kontakt ze swoimi bliskimi. Po drugie, jej całkiem niepokojący wygląd, mianowicie posiniaczone oczy, spowodowane były napadem na nią przez dwie kobiety, które następnie okradły ją. A po trzecie, mężczyźni widoczni na filmie są tak naprawdę jedynie jej przyjaciółmi, którzy pomagają jej odnaleźć sprawców kradzieży. Można tu także stwierdzić, iż kompletnie dementuje plotkę, jakoby sama miała być Cassie Compton. I w tym miejscu nastąpił pewien nieoczywisty zwrot akcji. Instagramowe konto Hallie Grace Phillips, które liczyło ponad 11 tysięcy obserwujących, zwyczajnie zniknęło, a sama Grace kompletnie wyparowała z internetu. Do dziś uchowały się jedynie niektóre fałszywe konta, które zostały stworzone pod jej imieniem. I właśnie w tym miejscu trop się urywa. Zaszliśmy na kompletny ślepy zaułek. Rzekomo policja, a nawet samo FBI zainteresowało się sprawą i obecnie, od kilku miesięcy, badają omawianego TikToka. Jednak by trochę szerzej przyjrzeć się sprawie, powinniśmy cofnąć się o 7 lat wstecz. Do 14 września 2014 roku, czyli dnia, kiedy Cassie Compton tajemniczo zaginęła. Jest 14 września 2014 roku. Stuttgart w stanie Arkansas, Stany Zjednoczone. Tego dnia 15-letnia wówczas Cassie Compton widziana była po raz ostatni. Poszła wraz ze swoim przyjacielem do DeWitt na derby rozbiórkowe, do domu wróciła przed 19. Była to niedziela, zeszłą noc spędzała w domu swojego przyjaciela. Matka Judy była wówczas chora i leżała na kanapie w drugim pokoju i to właśnie od niej pochodzą wszelkie relacje z tego dnia.
W domu wówczas obecny był narzeczony Judy, Brandon Rhodes, który w przyszłości okaże się być jednym z głównych podejrzanych w tej sprawie. Rzekomo mężczyzna wówczas znajdował się w kuchni i gotował kolację. Mniej więcej w tym czasie Cassie powiedziała, że wychodzi. Opuściła dom rodzinny i już nigdy nie została zobaczona ponownie. Natomiast około roku później Judy podczas udzielania wywiadu opowiedziała troszeczkę inną wersję tej historii, która naprawdę mocno miesza w sprawie. Powiedział, że wyjeżdża i zamierza kupić papierosy. W tym samym czasie Cassie pisze SMS-a o treści idę zapalić. Czerwona flaga. Wówczas widziana była po raz ostatni. Fakty prędko zostały połączone. Brandon poszedł po papierosy, a Cassie sama również otrzymała papierosy. Coś mocno tu nie grało. Wszystko staje się jeszcze dziwniejsze w chwili, gdy zdajesz sobie sprawę z dalszej części relacji Judy, w której kobieta oznajmia, iż Brandona nie było przez całe godziny. Co więcej, z domu nie wyjechał rowerem jak zwykle, bo wyjechał samochodem Judy. Po powrocie zamknął się w łazience i siedział w niej przez godzinę lub dwie. Ten fakt bezapelacyjnie stawia Brandona Rhodesa jako głównego podejrzanego, jednak w ostatnich latach Judy zmieniła swoje stanowisko, mówiąc: nigdy nie myślałam, że byłby w to zamieszany. Patrzył na nią jak na córkę. Gdyby to zrobił, byłoby to dla mnie szokujące. Co bardziej interesujące, Brandon Rhodes niedługo później został zatrzymany, a także wysłany do więzienia z powodów niezwiązanych ze sprawą zaginięcia Cassie Compton. Jednak niedługo później pewnej stacji telewizyjnej udało się przeprowadzić z nim wywiad, którego rezultat był dość złowrogi. Jestem gotów zrobić wszystko, aby zamknąć Judy i raz na zawsze zamknąć sprawę Cassie. Jest tylko tyle, ile człowiek może w sobie zamknąć. Czas, aby prawda została przedstawiona wszystkim. To stwierdzenie stawia Judy w bardzo złym świetle, prawda? Tym bardziej, iż pewne źródła pokazują, iż do 2014 roku kobieta widniała na liście przestępców seksualnych w Oklahomie. Cóż, i mniej więcej w tym miejscu sprawa Cassie Compton dobiega końca. Dziewczyny nigdy nie odnaleziono. Kogo możemy uznać za sprawcę tego incydentu? Cóż, niestety wciąż nie jesteśmy pewni. Jednakże jesteśmy w stanie założyć, iż wina leży albo po stronie Brandona Rhodesa, albo Judy Compton. Chyba że wciąż czegoś nie wiemy i do czynienia mamy z jeszcze innym sprawcą. Cóż, do jakiego wniosku możemy dojść, omawiając tę sprawę? Cóż, jest to z pewnością jedna z najmroczniejszych rzeczy, o których kiedykolwiek mówiłem. Być może samemu nie doszedłem do pewnych informacji, jednak poświęciłem na research całkiem sporo czasu. Jednak, cóż, jak pewnie zauważyliście, bądź przynajmniej część z was zauważyła, informacje, które tu przedstawiłem, nie wykraczają jakoś bardzo poza te, które znalazły się w anglojęzycznym filmie na ten temat autorstwa Ranking Bot. Chyba tak powinno czytać się ten nick. W razie czego link do tamtego filmu macie w opisie, starałem się za bardzo nim nie inspirować, więc jeżeli widzicie tutaj pewne podobieństwa, to tak są, jednak ten film w żadnym wypadku nie jest kopią tamtego materiału. Gdyby Cassie Compton wciąż żyła, dziś miałaby 22 lata. Czy jej zaginięcie jest jakkolwiek związane ze wspomnianym wcześniej filmem na TikToku? Szczerze wątpię. Myślę, że jest to jedynie pewna zbieżność, która jest całkiem sztuczna. Jednak przyznać trzeba, iż ten jeden niepozorny film na TikToku naprawdę wskrzesił tę druzgocącą sprawę. Jak dalej sytuacja się rozwinie, jeszcze zobaczymy. Jednak póki co ja się z wami żegnam. To byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Nie mam zamiaru prosić was tutaj o łapki w górę, subskrypcje i tak dalej. Z racji szacunku do osób, którym poświęciłem ten materiał. Zatem w tej chwili się z wami żegnam. Do usłyszenia wkrótce, życzę wam wszystkim miłego dnia. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia. Cześć.